Dobry wieczór, nasi drodzy Wczugowicze. Bardzo się cieszymy, że wy nas widzicie, a my was, mam nadzieję, że usłyszymy, więc dawajcie znać na czacie, że jesteście, że wszystko gra. Jeżeli jak zwykle będą jakieś problemy, też dawajcie znać, będziemy starać się rozwiązywać je na bieżąco. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami już po raz 282. Dzisiaj naszym gościem jest Jacek Milewski z swoją prezentacją hasła Czy to ty je łamiesz moim użytkownikiem, i sam przyznam, że bardzo mnie ten tytuł zaintrygował. Jesteśmy tutaj z Jackiem, ale między innymi dzięki jego firmie Circle K, która jest takim partnerem naszego dzisiejszego spotkania. No i to właśnie dzięki takim firmom jak Circle K możemy się z wami spotykać, możemy organizować takie spotkania, czy to online, czy to offline. Chwilę przed wejściem na live rozmawialiśmy, czy wrócimy do offline'u. Mamy nadzieję, że tak jak najszybciej, no ale na razie, jak sami dobrze wiecie, sytuacja na to nie pozwala. Więc bardzo chcielibyśmy podziękować oczywiście firmie Circle K. Na samym początku, jeszcze przed prezentacją Jacka, Andrzej powie kilka słów o firmie i o takich propozycjach, jakie firma ma dla wszystkich was, naszych oglądających. A chcielibyśmy również podziękować takim naszym stałym partnerom, firmie JetBrains, Decerto i Stacji IT. Te firmy przygotowały dla nas, od nas dla was nagrody. Mamy kody na licencję od JetBrainsów, mamy książki programistyczne o tematyce programistycznej od firmy Decerto i takie jednodniowe darmowe szkolenia od Stacji IT. Więc bądźcie aktywni na naszym spotkaniu, zadawajcie pytania, prowadźcie dyskusje, a my będziemy patrzeć i te osoby, które będą najaktywniejsze, wybierzemy i nagrodzimy właśnie tymi wymienionymi przeze mnie nagrodami. Tutaj jest kontakt do nas. Z reguły tu wcześniej jest taki slajd o tym, żebyście się do nas zgłaszali, ale przyznamy szczerze, że ostatnio mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń i mamy już mniej więcej kalendarz zapełniony do końca roku i przygotowujemy troszeczkę inne wydarzenie. Na razie nie będę zdradzał szczegółów, ale mam nadzieję, że jeżeli wszystko się dobrze potoczy, to już niedługo będziemy mogli ogłosić taką troszeczkę inną formułę. Wynika ona troszeczkę z tego, co się dzieje, czego potrzebujecie, co dajecie znać w ankietach. A propos ankiety, na samym końcu taka ankieta również się pojawi. Proszę, uzupełnijcie ją. Mam nadzieję, zawsze bardzo mocno korzystamy z tych waszych odpowiedzi, feedbacku, propozycji, prezentacji, ale także tego, co wam się podobało, albo czasami nawet właśnie propozycji tego, w jaki sposób moglibyśmy się spotykać. No i cóż, ode mnie to wszystko, to taka nasza krótka prezentacja. Teraz głos przekazuję Andrzejowi z firmy Circle K. Cześć, witam was, dzień dobry wszystkim. Ja jestem Andrzej Radkowski, jestem tutaj przedstawicielem sponsora dzisiejszego meetupu, czyli właśnie firmy Circle K. Dosłownie kilka słów chciałem powiedzieć o tym, co jest interesującego dla widzów Wiuga w firmie Circle K. No jest to, że jesteśmy siecią stacji benzynowych w Europie i w Polsce, to na pewno wiecie. Możecie nie wiedzieć, że działamy też w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie i mamy tutaj dosyć taką sporą liczbę, 15 tysięcy sklepów, stacji różnego rodzaju, które obsługuje 6 milionów klientów dziennie. Ale co jest dla nas najciekawsze, to jest to, że w Warszawie firma postanowiła, w Polsce w zasadzie i w Warszawie firma postanowiła stworzyć swoje centrum deweloperskie, centrum kompetencyjne IT i dokładnie w Warszawie rozwijać aplikacje dla całej grupy, dla Europy i dla Stanów Zjednoczonych. Aktualnie mamy tutaj ponad 100 software engineerów i jeszcze nam mało, tak? W związku z tym dlatego tutaj między innymi dzisiaj jesteśmy, bo chcielibyśmy za chwilkę tutaj Wojtek udostępni link na czacie do opisu jakby kompetencji osób, które szukamy. To może zdradzę od razu, że szukamy senior Java developerów. No i też w tym linku będzie ankieta dla tych, którzy chcieliby zaaplikować. Natomiast jeszcze kilka słów o tym, czym się konkretnie zajmujemy, oprócz tego, że rozwijamy oprogramowanie dla Europy i dla Stanów. Jacek za chwilę powie o jednym bardzo fajnym case'ie, naszym identity providerze, który bywa właśnie challenge'owany, sprawdzany przez hakerów i musimy się przed tym bronić. Ale nie tylko. No i też może jeszcze kilka takich informacji, że jesteśmy tutaj co do zasady Javowcami, rozwijamy nasze oprogramowanie w stosie Javowym.
i widzicie tutaj jakiś tam podbiór technologii, narzędzi, którymi się posługujemy, myślę, że rozpoznawalny przez was. Ale tak naprawdę chyba ciekawsze jest, co robimy konkretnie, niż czym to robimy. Takim dużym projektem, nad którym aktualnie pracujemy, jest projekt NGRP, czy też NGRP, czyli Next Generation Retail Platform. To jest po prostu platforma, która ma za zadanie udostępnienie wszelkich funkcjonalności, które mamy na stacjach benzynowych, w sklepach, w naszych systemach ERP, magazynowych, w systemach lojalnościowych, udostępnienie do warstwy usługowej, tak żeby można było budować różne ciekawe aplikacje i zastosowania dla klientów. No jakiego rodzaju aplikacje? No na przykład pewnie dobrze wam znany click and collect, czyli możliwość zamawiania towarów i kompletowania towarów przez aplikację i odbierania później na stacji. Ale mamy też na przykład taki ciekawy przykład kasy samoobsługowej, którą obsługujemy. Tak? To jest kasa samoobsługowa, która nie posiada czytnika barkodu, natomiast ma kamerę, która rozpoznaje towary. Klient chcący kupić na naszej stacji jakieś towary, kładzie je po prostu tutaj na tej półeczce i kamerka odczytuje odpowiednią tam kwotę, nalicza i klient przykłada kartę, zabiera towary. Ale mamy też takie coś jak sklep amazonowy, ala amazonowy, czyli że klient nie ma żadnej kasy, znaczy, że wejdzie do sklepu i włoży do swojego koszyka różnego rodzaju towaru, a sieć kamer go zidentyfikuje, jakby co on tam w tym koszyku wynosi i automatycznie policzy. Mamy też coś takiego ciekawego, co jest właśnie wdrażane w Europie na stacjach, nazwaliśmy tak frictionless fueling. Generalnie chodzi o to, że klient może przyjechać na stację, zatankować, odjechać ze stacji bez żadnej interakcji ze stacją czy z jakąś aplikacją, natomiast my rozpoznajemy jego numer rejestracyjny na podstawie oczywiście wcześniejszej deklaracji, obciążamy konto tego klienta, kartę płatniczą właśnie za transakcję wykonaną. No i też mamy jakieś tam sprytne wózki, które są kombinacją takiej automatycznej kasy i wózka. I to wszystko oczywiście opiera się na sprzęcie sztucznej inteligencji, rozpoznawaniu obrazów, ale żeby przeprowadzić dowolne z tych interakcji, potrzebujemy dostarczyć informacje na temat towarów, na temat cen, na temat płatności i tak dalej. I tym właśnie się zajmujemy. Tu i teraz w Warszawie i tym moglibyście się zająć, jakbyście byli zainteresowani. I dziękuję, nie przeciągam dłużej, przekazuję głos Jackowi. Dziękuję bardzo. To ja jeszcze się przepraszam, wtrącę za mnie i damy głos Jackowi. Raz czy widzę, że się pojawiło pytanie, więc Andrzeju, jeżeli jesteś na naszym live YouTube'owym, to być może będziesz mógł odpowiedzieć na jakieś pytania dotyczące bezpośrednio twojej prezentacji. A zanim ja przekażę głos Jackowi, to powiem jeszcze, że jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, zadawajcie je teraz. Rozmawialiśmy z Jackiem, że będziemy starać się zadawać te pytania w miarę jak będą się pojawiały, więc nie czekajcie z pytaniami do końca prezentacji, choć jeśli takie się pojawią na koniec, to oczywiście też postaramy się my je zadać, a być, mam nadzieję, Jacek na nie odpowiedzieć. Dziękujemy Andrzeju, a Jacku, scena jest twoja. Cześć, witam was wszystkich. No tutaj chłopaki przede mną powiedzieli wszystko, od czego chciałem zacząć. Tak? Także po pierwsze o tych pytaniach i o komentarzach. Rzucajcie komentarze na czacie. Jest trochę opóźnienia na streamie, wiecie, to jest 30 sekund, zanim ja zobaczę, co napisaliście. Natomiast na jakieś komentarze, pytania na takich czarnych slajdach z przykładkami będzie moment, żeby o nich pogadać. A druga rzecz, o której powiedział Andrzej, no to jest właśnie ten identity provider. To jest taki punkt zawsze w infrastrukturze IT, gdzie użytkownik się loguje, prawda? Nasz klient się loguje. No i on się loguje do tych wszystkich usług, one jakkolwiek by nie były imponujące, no nie będą działały bez znajomości użytkownika, prawda? Więc taki punkt, w którym użytkownik się loguje, zawsze jest takim miejscem, gdzie możemy najbardziej dostać po głowie. I tutaj chciałem wam pokazać przykłady, jak ktoś nam próbował dawać po głowie i w jaki sposób my się z tego wybroniliśmy, jak to wszystko wyglądało, z takim kontekstem, że gdzieś tam ten atakujący jest. Ja się zastanawiam, czy on kiedykolwiek obejrzy tą prezentację.
i czy się odezwie, i czy będziemy mogli wreszcie pogadać, jak to wyglądało z jego perspektywy, czy jego perspektywa jest taka sama jak moja. No i tak, i teraz przejdźmy do rzeczy, o czym będziemy tutaj mówić. Wiecie, zawsze te wszystkie systemy, tak jak te, które Andrzej wyliczył, na przykład, to są bardzo skomplikowane domeny tak naprawdę, prawda? Ten projekt Frictionless Fueling, czyli jak to kolega o długim niku nazwał przyjedź, zalej, odjedź, no to jest bardzo skomplikowana domena, mimo że w zasadzie to jest po prostu przyjedź, tankuj i odjedź, prawda? Więc bardzo często dbamy o tą domenę w taki sposób, że projektujemy, dbamy o jej czystość i tak dalej. Więc biznes jest skomplikowany, natomiast gdzieś tam pod spodem zawsze dzieje się ten proces logowania i to, żebyśmy wiedzieli, kim jest użytkownik, no bo wiecie, jak chcemy od niego pieniądze zabrać, no to trzeba wiedzieć, komu zabieramy te pieniądze i żeby dobrze zabrać, prawda? I te konta, te dostępy do kont, no muszą być dobrze zabezpieczone. Wiecie, login screen w całym procesie jakby UX-owym też, czy biznesowym zawsze jest takie, no user musi się zalogować, więc zróbmy ekran, gdzie nam poda swoją nazwę użytkownika, swoje hasło i idźmy dalej, kolejny sprint, róbmy feature'y, nie? Więc gdzieś tam już w drugim sprincie powiedzmy ten ekran do logowania jest, gdzieś tam w czwartym sprincie, piątym podłączamy sobie grafane, kibane i od tej pory wszystko jest w alertingu i w monitoringu. Natomiast login screen, no zapomnieliśmy być może podłączyć do tego alertingu. To, o czym będę mówił, to no, ten prosty ekran do logowania to wpada w bardzo nieprzyjazne środowisko. Internet jest z grubsza takim bardzo nieprzyjaznym środowiskiem dla login screena. Zobaczcie, co się dzieje. To tylko kilka przykładów i tylko skrótowo będę je wymieniał. Kilka artykułów, jak jest, słuchajcie, generalnie jak jest czarno-niebieskie tło i takie, wiecie, tajemnicze, to znaczy, że na tych radarze jest coś związanego z security, nie? I tutaj Microsoft mówi, że on znalazł, że 44 miliony jego userów reużywają kredensiali. I to słowo, ten zwrot reużywają kredensiali będzie chyba najczęściej powtarzany w tej prezentacji, bo to właśnie reużywanie kredensiali jest takim największym grzechem. Więc oni wzięli bazy kredensiali, które wyciekły, tam 3 miliardy ich znaleźli, 3 miliardy kredensiali i sprawdzili ze swoimi haszami, jak te kredensiale wyglądają. No i wyszło im 44 miliony userów, którzy używają nadal tych kredensiali, które wyciekły. Oni tam, wiecie, wymusili zmianę hasła dla tych userów, więc miejmy nadzieję, że to nie jest tak, że zamienili hasło Alamakota 1 na Alamakota 1 wykrzyknik, bo to już jest silniejsze, tylko zrobili coś lepszego, prawda? Ale nadal, no, nieważne jak silne to hasło by było, ono nie ma wartości, jeżeli ono wyciekło, więc trzeba dbać o dostęp do swoich kont. I tutaj dalej jest artykuł o tym, jak 21 milionów kredensiali wyciekło z firm Fortune 500, nie? Czyli gdzieś Circle K jest dosyć wysoko na tej liście 500 największych firm, no więc wiecie, no mnie takie rzeczy zawsze bolą, nie? To zawsze tam trochę podnosi adrenalinę. Okazuje się, że z tych 20 milionów kredensiali tylko 5 milionów było takimi w pełni unikalnymi hasłami, nie? To też wyliczyli top 5 haseł. Jeżeli ktoś z Was widzi tutaj swoje hasło, to niech mi tylko jeszcze poda login. I okazuje się, że sektor ten retaila, czyli handlu detalicznego, gdzie też jako Circle K jesteśmy, no, ma największy odsetek tak zwanych słabych haseł. Co to znaczy konkretnie słabe hasło, tutaj autor się nie wyprodukował, natomiast 47% słabych haseł to jest dużo. Prawda? Ja wam zaraz powiem, bo potem też zmierzyliśmy, jak to wygląda w moim systemie. Wygląda to znacznie, znacznie lepiej, znaczy mniej mamy słabych haseł, ale o tym później. Dalej, no skoro to wszystko wyciekło, no to pewnie ktoś na tym zarabia pieniądze, no i tutaj jest takie 620 milionów takich kont do sprzedania w dark webie, tak, żeby nie było za łatwo. I teraz jakbyście tak sobie obstawili, po ile to takie to, ile to trzeba mieć tych bitcoinów czy tych dolarów, żeby to kupić? Okazuje się, że wszystko jest za 20 tysięcy dolarów do kupienia, co tak przeliczając na jedno konto, to jest tyle miejsc po przecinku, że nawet nie będę tego mówił. No z grubsza za dolary jest 31 tysięcy kont do kupienia, nie? Więc to nie są duże ceny, więc to nie jest tak. Widać, że wyciek 31 tysięcy kont to nie jest nic specjalnego, bo to wcale za to dużo nie trzeba płacić. I
teraz tak. Mamy, czy trzeba włazić do Dark Weba, żeby to wszystko dostać? No okazuje się, że nie trzeba było. Była taka stronka hashes.org. W momencie, jak zaczynałem z tą prezentacją, ona teraz zdechła. Hashes.org miał listę systemów, tutaj po lewej, z których były wycieki. No i po prawej miał, to jest wyciąg z jednego z systemów, prawda? Każda linijka składa się z loginu, dwukropek, hasła. Hasło możecie sobie podejrzeć, natomiast loginy są zahaszowane. Żeby dostać loginy, to trzeba było jakby dać datek na hashes.org, żeby oni mieli pieniądze na utrzymywanie swoich systemów. Jak widać, tych datków nie wystarczyło, bo mieli jakiś konflikt w bazie danych i do tej pory się z tego wyplątać nie mogą. Natomiast hasła no, są, widzicie, takie znajome, zabawne, prawda? Aleksandra 1, czyli to nie jest alamakota.pl. Jedziemy ze standardowymi hasłami. No więc właśnie, tutaj Michał napisał o YubiQ. I teraz, czy ten drugi faktor autoryzacji, jakiś YubiQ, czy token, czy hasło jednorazowe, no przecież to ratuje nam sytuację, nie? Bo jeżeli hasło wycieknie, no to zawsze jest ten drugi czynnik autoryzacji, który nas uratuje przed stratą konta. I teraz mamy Office 365, gdzie Microsoft powiedział, że wiecie, Office 365, tam są trzymane jakieś, wiecie, PowerPointy dla zarządu, nie? I Excele tłuste z księgowości. Tam są naprawdę poważne dokumenty i okazuje się, że tylko 20% firm włącza 2FA na Office 365, na te wszystkie papiery, na te wszystkie dokumenty. No więc gdzieś ta świadomość nadal nie jest jakaś bardzo wysoka, prawda? Zdaje się, że wyższa jest świadomość użytkowników, co to jest 2FA i dlaczego tego używać, niż wśród samych firm. Okazuje się, że widzicie, młodzi ludzie do 34 roku życia, to jest dużo młodych ludzi, no to 70% z nich to wie, co to jest 2FA, nie? Ogarniają ogólnie 2FA. Więc nie jest tak, że musimy ludzi czegoś uczyć, a to jest coś nowego. Nawet seniorzy 65+, 1/3 z nich już wie. Więc tutaj z adopcją nie jest źle. Tu linki, mam nadzieję, dobrze wam znane. Have I been pwned? Możecie sobie sprawdzić, czy wasze hasło jest w jakimś wycieku, które ta stronka już zna. Możecie sobie sprawdzić, czy was mail jest w takim wycieku. Musicie tylko uważać, żeby nie podawać na stronkach zarówno maila, jak i hasła. No bo wiecie, była kiedyś taka stronka, gdzie wystarczyło podać login i hasło i powiedzieć, sprawdź mi, czy to jest w wycieku. Strona oczywiście mówiła, nie jest, spokojnie. Po czym szli do banku z tymi kredencjalami i próbowali się logować. Nie? Dalej mamy Breach Alarm, gdzie możecie sobie wpisać swojego maila i dostaniecie notyfikację, jeżeli on się w jakimś wycieku pojawi. Przydatne, natomiast uwaga tam, uważajcie z zaufaniem do takich stron. Dobra, ja tak zerkam na komentarze, widzę, że raczej mi się Wojtek nie pojawi. Nie pojawiam się, padło to pytanie od Michała, które już sam wspomniałeś, na razie pytań nie ma więcej. Tak, ja tutaj zerkam, wiecie, drugim okiem na czat, więc będę się starał też na bieżąco. No YubiQ to wiecie, my tu w IT to wiemy, nie? A nasi klienci to nie bardzo, nie? Więc my się posługujemy SMS-ami jako kodami OTP. Wiadomo, że to ma wady, ma zalety, jest dużo mniej bezpieczne niż YubiQ hardware'owy token. SMS-y tam nieszyfrowane, duplikaty SIM, te wszystkie rzeczy jesteśmy ich świadomi. Natomiast no, żeby ten UX jakoś tam działał, żeby użytkownicy mogli korzystać, to jesteśmy na tym. Dobra, teraz tak, czy to wszystko jest o mnie? No bo ja tak wam mówię, że mnie atakują, no ale was nie atakują, no to po co to w ogóle to wszystko, nie? No i ja też byłem na takim etapie, że jak to i po co ktoś miałby chcieć mnie atakować? Może są bardziej ciekawe systemy, na przykład jakieś banki albo coś, gdzie można coś kupić, prawda? Gdzie można zrobić, strzelić sobie dużo pieniążków. A mój serwis jest taki mały i ja tutaj program lojalnościowy i parasolki rozdaję za punkty, więc do mnie to się nikt nie będzie włamywał, prawda? No i to nie do końca jest tak. To historia, jaką wam opowiem, no to
to właśnie w dużej mierze zaskoczenie. My doświadczaliśmy dwóch rodzajów ataków. To są ataki typu brute force. Natomiast taki atak typu brute force na hasło, gdzie ktoś próbuje, wiecie, każdej kombinacji możliwej liter czy cyfr i tak dalej, no to odpada. Bo to, wiecie, dużo kombinacji, no i te wszystkie reguły haseł typu musi mieć cyfra, musi być cyferka, musi być literka. To wszystko jest rozwiązywane przez te wymagania, prawda? Natomiast inne rodzaje credential stuffingu, to brute force'owych ataków, to jest właśnie credential stuffing, czyli pociągnięcie sobie z dark web'a takiej bazy z wycieku. Więc gdzieś tam na Morele coś tam wyciekło, miliardy loginów, czy z LinkedIna coś tam wyciekło, no i te bazy w dark web'ie krążą, prawda? I jak kurz opadnie, no to ktoś ją kupuje, no i sprawdza, ile ta baza, ile te loginy są warte. To jest credential stuffing. Drugi typ brute force'owy to jest password spraying, czyli tutaj wybieramy sobie jednego maila, jacek@gmail.com, i dla tego maila bierzemy listę top 5 najpopularniejszych haseł, top 10, top 100 i sprawdzamy, czy ten user przypadkiem nie użył sobie hasła kuwerty, jeden wykrzyknik. Prawda? No i z punktu widzenia atakowanego, to my nie do końca wiemy, jakiego źródła używa atakujący. No, przypuszczamy tylko, prawda? Jak jest jeden atak per konto, to przeważnie to znaczy, że atakujący kupił sobie jedną bazę credentiali, która wyciekła. No i on po prostu sprawdza. Jak jest tak równiutko 5-6 prób per konto, no to może oznaczać, że sprawdza top 5 najpopularniejszych haseł per każdy login. Albo kupił 5 baz credentiali i je wszystkie za jednym razem próbuje zwalidować. Natomiast rzadko zdarzają się takie ataki, nie zdarzają się praktycznie. No, że ktoś tutaj próbuje, wiecie, tysiące prób per jeden e-mail, prawda? To jest wycinane przez jakieś takie zabezpieczenia typu frizowanie konta, maksymalna liczba prób na nieudanych na logowanie. To tego atakujący też wiedzą, że nawet nie ma sensu. Mała szansa powodzenia i łatwa szansa odcięcia. Więc teraz przejdźmy do tych ataków. Co tutaj nam się pojawiało? Więc z perspektywy czasu, słuchajcie, pierwszy atak był bardzo taki podstawowy i bardzo taki prosty, bo pochodził z jednego adresu IP. My podejrzewamy, że to był wręcz no po prostu komputer atakującego, prawda? To skrypt odpalił na swoim komputerze. A po naszej stronie pojawił się spike w ruchu, taki znaczący spike, nie? Tak jak tutaj mniej więcej mamy na wykresie, powiedzmy, poziom normalny, no to spike jest no po prostu zauważalny. Natomiast mówię z perspektywy czasu, był prosty, dlatego że no, dla nas to była nowa rzecz i my byliśmy trochę zszokowani i nam parę dni to zjadło, żeby zobaczyć, co tu się wydarzyło w zasadzie. My po prostu zauważyliśmy jakiś nietypowy ruch, prawda? Coś tutaj nietypowego się dzieje nam na logach, na monitoringu, a przy okazji przeszukiwania innych rzeczy. Więc brakowało nam alertów. Mieliśmy sporo takiej ręcznej robótki do zrobienia, prawda? Bo nie mieliśmy żadnych narzędzi jeszcze do analizy ataków. Też brakowało nam logów tak naprawdę, więc nie wiedzieliśmy do końca, jaki był skutek takiego ataku. Czyli jak już on się tam dostał, to co on tam robił? Natomiast wiedzieliśmy, na jakie konta się dostał. Wiemy, jakie konta się logowały w tym czasie. Efektem tego, no, musieliśmy zaraportować trochę więcej kont, zdecydowanie więcej kont jako złamanych, niż faktycznie zostało złamanych, prawda? Wiemy, że część z tych użytkowników po prostu się logowała, natomiast no, nie mieliśmy dowodów, że to nie było atakujące, woleliśmy zaraportować więcej. Nadal nie były to duże jakieś liczby, to nie jest tak, że tutaj łamali nie wiadomo ile kont, ale no wiecie, no naszym celem jest zero, natomiast no zero to nie było. Teraz tak, no, inna sprawa to jest taka, że to już dla was wskazówka i dla nas na przyszłość. My trochę za dużo danych o użytkowniku zwracaliśmy na endpointie do logowania. To znaczy, dobrą rzeczą jest, jeżeli endpoint do logowania po prostu zwraca OK albo 401 i żadnego body. Tam nie było żadnych krytycznych danych, tam wiecie, kart kredytowych czy tam PESELi.
Natomiast no, niepotrzebne te dane były, bo wiecie, one lądują, responsy lądują w logach atakującego, prawda? Gdzieś tam on sobie może potem to przejrzeć i zobaczyć. Więc jeżeli macie jakieś dane do pobrania, to zróbcie to drugim requestem. Najpierw zalogujcie, jak jest OK, zróbcie drugi request ze swojego frontendu. Wiadomo, dwa razy więcej requestów, może trochę wolniej, ale no my tak teraz robimy. I UX wcale nie cierpi. Dalej, druga rzecz, no to była taka, że pojawił się Wojciech. Pojawiło się pytanie od Michała. Być może będziesz chciał na nie odpowiedzieć, jeżeli uważasz, że jesteś kompetentny. Czy można gdzieś dostać dobry audyt ochrony statycznych haseł i czy jest na to jakaś certyfikacja, czy coś ci na ten temat wiadomo? Tak, widziałem to pytanie i jeszcze zastanawiałem, co powiedzieć. Możemy spuścić, to się wytnie. Jeżeli nie chcesz odpowiedzieć. Będę potem mówił o tym, jak my mierzyliśmy siłę naszych haseł. To tam są dwie metody, jakie zastosowaliśmy. Natomiast co do certyfikacji, no tutaj jeżeli chodzi o hasła, no to wiecie, to jest standard, nie? Jakaś tam długość, jakiś tam znak specjalny, jakaś tam wielka, mała litera, cyfra. No i to jest standard, natomiast no, na pewno na przykład wymaganie do częstej zmiany hasła, co miesiąc, co trzy miesiące, to jest coś, z czego instytucje, które to rekomendowały, się wycofują. Dlatego, że to prowokuje do ustawiania haseł, które jest łatwo zapamiętać, a niektóre są dobre. Czyli zmieniamy nazwę miesiąca, dajmy jedynkę, dwójkę. Dokładnie. No, kto z nas tak nie robił? No, powiem jeszcze tylko, że mówi się, że długość nie ma znaczenia, ale w przypadku haseł zdecydowanie jest odwrotnie, więc jeden z najważniejszych faktorów. Znikam już. Mów dalej. Tak, ale jeszcze różne literki trzeba wciskać, jak wciskasz długie hasło. Dobra, i jeszcze jedna rzecz, przed którą was też przestrzegam, bo o co my się potknęliśmy. No, sytuacja była taka, że dla pewnego typu konta wysyłaliśmy SMS, nawet kiedy login był niepoprawny. Czyli jeżeli ktoś trafił w login, username takiego konta, to taki user dostawał SMS-a. No i tak się zdarzyło, że w trakcie jednego ataku wysłaliśmy 20 tysięcy takich SMS-ów. No i wiecie, no wiadomo, SMS kosztuje, no ale bardziej jeszcze boli to, że 20 tysięcy osób dostało te SMS-y, prawda? Więc znowu, endpoint do logowania nie powinien mieć skutków ubocznych, typu wysłaniem SMS-a, który jest niezwiązany z procesem logowania. Po prostu lepiej to zrobić drugim requestem później. Kolejne ataki, jakie nam się zdarzały, to były dosyć podobne. Natomiast tutaj Kibana nam rysowała, że te ataki pochodzą już nie z takiego kraju bardziej nam bliskiego i znanego, z którego ruchu się spodziewamy, tylko z trochę odległej lokalizacji. To były bardzo często Indie, Tajlandia, Argentyna, Brazylia, Chiny bardzo często. No to, więc to już podejrzewamy, że wiecie, to już było z bota, po prostu z jakiejś sieci bota, botnetu. To już nie był komputer atakującego. A to dlatego, że kolejne ataki były jeszcze bardziej rozproszone tutaj Kibana, to już po prostu nie wiedziałem, jak to przeskalować, żeby cały świat się zmieścił i kropki były dość wyraźne. Nadal czerwone kropki są w tych samych regionach, gdzieś tam Chiny, Indonezja, no ale tu już mamy rozproszony atak, czyli byliśmy atakowani praktycznie no, zewsząd. I co ciekawe, atakujący już też zaczął zauważać, co tu się dzieje, słuchajcie, bo on widział, jakie mamy reguły rate limitingu i przy jakim ruchu my zaczynamy ucinać ruch, przy jakiej skali ruchu my zaczynamy odcinać request. Więc on sobie ustawił swoje skrypty na dokładnie 500 prób z każdego adresu IP. To, co się no, niemal idealnie mieściło pod naszym load balancerem, prawda? Więc to jest, no to jest naprawdę taka zabawa w kotka i myszkę, prawda? No bo my nie możemy przeciąć już rate limitingu, bo userów zaczniemy odcinać, więc wiecie, no. Gdzieś tam te nasze możliwości też się kończą. Natomiast jeżeli chodzi o kunszt i koszt ataku z punktu widzenia atakującego, no to zwycięzcą jest taki atak, który pochodził, no bardzo rozproszony był. Mieliśmy tylko jeden request z adresu IP, więc bardzo, bardzo rozproszony atak, to już nie 500 prób z każdego komputera, tylko jedna próba. Więc się wykosztował chłopak. No, to, co go zdradziło, no to, że wszystkie adresy IP pochodziły z jednego kraju tylko i to z takiego, z którego ruchu się nie spodziewamy. Dość egzotyczny kraj.
No i to były bardzo, bardzo szybkie próby, prawda? No za wynajęcie sieci botnetów się płaci, więc on chciał po prostu przeskanować bazę, zapomnieć i żeby już go nie charge'owali tam. No więc wykosztował się, no ale akurat tu mu się żadnego konta złamać nie udało. Więc wykosztował się na sieci botnetów, ale przeoszczędził widocznie na bazie credentiali, które kupił. Teraz jak my to wszystko widzimy? Skąd my o tym wiemy? Na co my patrzymy w naszych metrykach, żeby być w stanie powiedzieć, czy to jest, jakie to jest, kiedy jesteśmy w trakcie ataku. Więc mierzymy login faile i tutaj patrzymy na liczbę unikalnych adresów IP. Jako że tylko pierwszy, czy tam może drugi atak był z pojedynczego adresu IP, pozostałe były rozproszone, jest taka metryka, ile adresów IP was wywołuje, endpoint do logowania, no jest dosyć dobra, prawda? Tutaj mamy wiecie, taki ruch z tygodnia, tutaj mamy dzień, noc, no, noc spada, w dzień więcej logowań, no i mamy spike, który jest właśnie atakiem, prawda? Dalej, jak widzicie, za tydzień kolejny atak, więc to nie jest tak, że raz na miesiąc nam nas atakowali, trochę częściej. Druga rzecz, na jaką patrzymy, to jest stosunek login faili do login sukcesów. On jest mniej więcej stały, natomiast jeżeli mamy więcej login faili, no to znaczy, że ktoś tam nas sprawdza. Jeszcze jedną metryką, którą warto patrzeć, ona chyba jest najdokładniejsza, to jest liczba login faili, ale spowodowana tym, że username jest nieznaleziony. Oczywiście na endpointie do logowania tam zwracamy 401, jakby nie było, czy hasło jest nieprawidłowe, czy login jest nieprawidłowy. Mówimy login lub hasło jest nieprawidłowe, prawda? To znacie z każdego serwisu. Natomiast my na backendzie, my to wiemy, nie? Więc możemy sobie sprawdzać przyczynę niepowodzenia logowania. No jeżeli ta przyczyna jest taka, że username jest nieznaleziony, to znaczy, że ktoś po prostu sprawdza bazę, którą kupił. No i ta baza, no, to wiecie, nie wszyscy userzy mają konta wszędzie. Kolejne rzeczy, jakie się tutaj możemy spodziewać, no to boję się tego, że atakujący zaczną podchodzić trochę z większą cierpliwością, czyli robić to bardziej powoli, czyli w taki sposób, że po prostu przemkną się pod naszymi alertami, prawda? My, to nie jest tak, że my patrzymy cały czas w tą grafanę, w weekendy, w nocy śpimy, w weekendy nie pracujemy, więc może się przemknąć, prawda? Albo będą to robić jeszcze szybciej, czyli atak się zakończy, zanim nasze okienko do alertingu, taki wiecie, grace period, powie, że to już jest alert. Albo zaczną kupować lepsze bazę credentiali. Ale też tak naprawdę nie wiemy, czy to, że myślimy, że nie jesteśmy atakowani, to czy to dlatego, że nie jesteśmy atakowani, czy to dlatego, że oni po prostu już nas atakują tak, że my już tego nie widzimy, prawda? Bo załóżmy, że oni sobie kupują bazę 20 milionów credentiali, no to wtedy widzimy, bo 20 milionów prób sprawdzić, to zauważymy. Natomiast jeżeli kupują bazę 5 credentiali, ale to już takich, wiecie, potwierdzonych, no to już jest taki bardziej wyrafinowany atak. Więc tutaj jako zabezpieczenie mamy wprowadzonego tu FIA, że nawet jeżeli twoje hasło ucieknie, gdzieś ci wycieknie, no to nadal dostaniesz ten kod SMS-em. I teraz, jeżeli chodzi o rate limiting, tutaj już widzę pytania, to my skorzystaliśmy z Nginx'a najpierw, potem przesiedliliśmy się na Application Load Balancer na AWS-ie. No wiecie, ALB nam na AWS-ie jest znacznie bardziej precyzyjny. Możemy tam bardziej wyrafinowane reguły robić. Ja później pokażę, jaką regułę zrobiliśmy, jak automatycznie ją włączamy i wyłączamy na czas pokoju i na czas wojny, prawda? Jeżeli jesteśmy w trakcie ataku, to trochę bardziej strict, bardziej surowa jest ta reguła, jak nie, to wpuszczamy taką luźniejszą. Czy prowadzimy statystyki jakości odrzucanych i przyjmowanych haseł? Tak, tutaj mierzyliśmy to na dwa sposoby, bo zastanawialiśmy się właśnie, czy coś trzeba zrobić z tymi hasłami użytkowników. To była jedna z takich akcji, które podjęliśmy po atakach. No i to wam pokażę, w jaki sposób to mierzyliśmy. No i okazało się, że te hasła użytkowników są dobre. Nie jest tak, że one są słabe, ale łatwo zgadnąć. Są dobre hasła, przy czym one wyciekły. Więc wiecie, możecie mieć hasło na 150 znaków i super unikalne,
No ale nic to, jeżeli wasze konto na forum hodowców rzodkiewek albo uprawców uprawiania żyta, no jeżeli z tego, z jakiejś dziwnej stronki wasze hasło wycieknie, to nic wam z tego silnego hasła. Dobra. I teraz tak. Jedźmy dalej. To, co obserwujemy, to są spajki w ruchu. To jest banalne, ale to jest wystarczające. Słuchajcie, spajki w ruchu, a takie to generalnie są naprawdę generują duży ruch. Co więcej, sprawdzamy też taką podejrzaną aktywność, dlatego że mieliśmy też przypadek atakującego, który próbował nas podejść socjotechnikami, dzwonić na call center, podszywać się, więc jakaś taka podejrzana aktywność na kontach użytkownika, też warto ją widzieć. Tutaj na dolnym wykresie widzicie, że jest jakiś pattern, który się co tydzień powtarza. Jak analizujemy? No, tutaj musimy założyć, że słuchajcie, jeżeli ja raz atak się zdarzył, jeżeli już raz ktoś ten skrypt, wiecie, wydziergał, no to możecie być pewni, że on go drugi raz użyje. Jak kupi drugą bazę, drugą CSV-kę, no to on go użyje drugi raz. W związku z tym, skoro on sobie zautomatyzował, to wy po swojej stronie też musicie zautomatyzować. Czy to analiza ataku, czy bronienie się przed atakiem. No i trzeba obserwować konta, które się nieprawidłowo zachowują, jakoś w dziwny sposób zachowują, często logują, restują hasła, mają fejle na logowaniu, bo to może być jakiś wskaźnik, że specyfika ataku się zmieniła, że coś nowego się tutaj dzieje. No. A to, co my robimy w przypadku ataku, to jest prosta checklista. Myślę, że od takiej checklisty warto też zacząć. No my ją sobie wypracowaliśmy w bólach, czyli na gorąco w trakcie ataku, natomiast wy możecie sobie wziąć, skopiować, screenshotować i zobaczyć, co my robimy. No po pierwsze, my odcinamy dostęp, jeżeli możemy, to atakującemu, przez jakieś rate limitingi, czy filtrowanie IP-ków. Jeżeli nie, to odcinamy dostęp dla kont, które zostały złamane. Wiemy, które konta zostały złamane, bo mamy dość logów, dość audytów. No więc odcinamy je, blokujemy je, wymagamy zmiany hasła od nich, nikt się na nie nie zaloguje. Sprawdzamy aktywność, czy jeżeli konto zostało złamane, to co ten atakujący robił z tym kontem. I tutaj sprawdzamy, wiecie, czy pobierał dane osobowe, bo incydent GDPR to jest coś, co zawsze nad nami wisi. Jeszcze nam się nie zdarzył incydent GDPR, to znaczy te wolumeny złamanych kont są małe po prostu, nie podpadają jeszcze pod incydent, no ale też sprawdzamy operacje biznesowe, czy ktoś tam nie próbował coś nam zrobić, wiecie, w systemach naszych pod kątem tych operacji biznesowych. Raportujemy incydent jako, jeżeli są złamane konta, to raportujemy incydent do naszego działu bezpieczeństwa, tam jest przetwarzane decyzje, czy powiadamiać użytkowników, czy powiadamiać GDPR-y i tak dalej. No i informujemy użytkowników, że ich konto zostało złamane, prawda? Czy piszemy maila, słuchaj, wykryliśmy podejrzaną aktywność w twoim koncie, zabezpieczyliśmy twoje konto. Też mamy notyfikacje automatyczne typu wykryliśmy nowe logowanie na twoje konto, jeżeli to nie ty, to kliknij ten przycisk, bo coś jest nie tak. Też jeżeli mamy tu FA, no to jeżeli atakujący no, próbuje podać hasło i widzi, że tam jest tu FA, no to nie poda tego kodu. To też ofiara otrzyma informację, że zabezpieczyliśmy twoje konto, nie włamał się, ale twoje hasło zna, więc zmień je, proszę. No i dalej zastanawiamy się, czy możemy jakoś zapobiegać albo w jakiej sytuacji jesteśmy teraz i czy możemy coś poprawić, jeżeli chodzi o nasz alerting monitoring. Teraz, czy możemy wszystkie ataki wykryć? Czy możemy je wykryć? No nie możemy ich wykryć, nie możemy im zapobiec. Natomiast wydaje się, że łatwiej jest trochę jednak, wiecie, zapobiec atakom, prawda? Dlatego, że no tak jak mówię, jeżeli ktoś zna konto jednej osoby i to jest prezes jakiejś firmy, naszego partnera biznesowego, no to tam nie będzie ruchu, spajków ruchu dużego, tam będzie po prostu login na jedno konto i to będzie z naszego punktu widzenia wyglądało dokładnie, wiecie, jak normalne zalogowanie, prawda? No więc tutaj samo hasło nie wystarcza, tutaj mówimy o UEFA-u, tego typu zabezpieczenia. I teraz to właśnie, jeżeli chodzi o siłę haseł. Jeżeli chodzi o siłę haseł, no to
Na dwa sposoby sprawdzaliśmy siłę haseł. Po pierwsze, pociągnęliśmy sobie z internetu, tutaj na GitHubie są linki na dole, najpopularniejsze credentiale, jakie są używane. Odfiltrowaliśmy te, które i tak nie będą w bazie, bo nie spełniają naszych wymagań na hasło. I przeskanowaliśmy bazę naszych haszy no właśnie tymi najczęściej używanymi credentialami, żeby sprawdzić, jak często te credentiale są u nas używane. No i okazuje się, że bardzo rzadko. To jest naprawdę znikomy procent. Więc hasła naszych użytkowników nie są z tych, wiecie, najbardziej popularnych. Druga rzecz to jest taka biblioteka ZXCVBN. Nazwa jest dziwna, natomiast jak zobaczycie, to jest jedna linia klawiszy na klawiaturze. To jest analogia do tego, jak ustawiamy sobie hasło kuwerty. No i one mierzą entropię hasła. Czyli nie tyle najbardziej popularne hasła sprawdzają, co takie, wiecie, takie proste sztuczki, że jak sobie myślicie, że zamienicie sobie literę A na czwórkę, a O na zero, to myślicie, że wasze hasło jest silne. No nie jest, no bo atakujący też to wiedzą, że mogą w waszym imieniu zamienić A na czwórkę i sprawdzą takie hasło. I entropia hasła mówi o tym, ile takich podmian trzeba zrobić, żeby trafić w wasze hasło. No dobra, i teraz przeskanowaliśmy to i znowu, to jest nadal mały procent, prawda? Mały procent takich haseł, które są słabe, które mają małą entropię. Więc mała entropia to znaczy, no tutaj trzeba było zrobić coś pod milion prób, żeby te hasła zgadnąć, prawda? To nie był case. To jeżeli chodzi o solenie haseł, no tak, no my tutaj to sprawdzenie robiliśmy na etapie logowania, czyli jak user podawał swoje hasło, to my sprawdzaliśmy, czy to hasło jest też, jak silne ono jest, jeżeli chodzi o entropię i czy ono jest na tej bazie common passwords. Teraz tak, nie wiem, gdzie mam czarną planszę, gdzie Wojtek by wszedł, no to jeszcze Wojtek może zadać to pytanie o tego człowieka, co próbował wyłudzić dane telefoniczne. Ja cię wszystko słyszę, mów do mnie. No właśnie widzę, że jest czujny. To chodzi o to, słuchajcie, że tak, ten człowiek poszedł na 18 miesięcy do więzienia. Ale tam się działy tłustsze rzeczy, on naprawdę próbował się dobierać. Zdaje się, że nie tylko do nas. Natomiast atakujący nie jest anonimowy, to o tym musicie pamiętać. Nie zazierajcie z Jackiem, po prostu. Ile kont złamanych to incydent GDPR? Wiecie co, ja nie jestem pewien, czy to zależy. No, różne kraje zdaje się, że mają różne tutaj progi. Myślę, że 1000 kont to jest chyba incydent GDPR. No, 1000, przy tym, no, wiecie, złamanych kont, no ale tutaj nadal chodzi o to, ile danych osobowych wyciekło. Więc jeżeli mamy potwierdzone, że konto zostało złamane, ale dane osobowe nie były pociągnięte, no to nie jest incydent GDPR. I teraz, jeżeli chodzi o incydent, no my to zgłaszaliśmy do norweskiej instytucji ochrony danych osobowych, dlatego że firma jakby podlega pod Norwegię. No i mamy od nich odpowiedź, że jakby no dziękujemy za zgłoszenie, no ale tutaj nie wasza wina. Jakby tu nic nie mogliście zrobić. Te wszystkie środki, które przedstawiliśmy, były dla nich wystarczające. Więc no po prostu wystawiamy endpoint do logowania do internetu, no to czemu atakujący nie może go użyć, prawda? Kwestia, jak my sobie poradzimy z tym, że on go użyje. Dobra, ale teraz no, złamał to konto. Złamał to konto i co on z tym kontem robi? No okazuje się, słuchajcie się, że pewnie czekacie na coś, wiecie, na czerwono, ale okazuje się, że on nic nie robi z tym kontem. Nie wiemy dlaczego, natomiast on nic nie robi, nie loguje się, nie ściąga danych użytkownika, nie robi żadnych operacji biznesowych. Teraz nasze domysły są takie, że być może reagujemy dość szybko już teraz, że po prostu no, nie ma czasu chłopak przeanalizować tego raportu, któremu tam się z tego skryptu wygenerował. No. Inna sprawa jest taka, że być może oni sprawdzają, może nie tyle nasz system chcą zchallenge'ować, co po prostu usera. Oni chcą wiedzieć, którzy userzy z tej bazy zakupionej reużywają konta, reużywają hasła, przepraszam. Więc bardziej dbają o to, że to hasło jest reużyte. Czyli teraz jak kupili za dolara 30 tysięcy credentiali i okazało się, że jedno konto jest
no, reużywa credentiali, czyli jest potencjalnie dobrym celem dalej, no to wiecie, wartość tego jednego konta jest wyższa, więc mogą zarobić więcej pieniążków na tym, że potwierdzili już w trzech systemach, że to hasło jest reużyte i takie konto sprzedają wtedy za $50, a nie za wiecie, jakiś tam ułamek części. A może robią to dla fanu. Mamy też takie sytuacje, że wiecie, pisze do nas student i mówi, że coś tam nas skanuje i czy mógłby tam użyć wyników swojego skanu do pracy dyplomowej, no, albo po prostu dla fanu ktoś znalazł bazę credentiali i ją testuje. Dlaczego nas nie atakowali wcześniej? No, być może nie wiedzieliśmy, to po pierwsze, tutaj ktoś napisał na czacie, że wiecie, nie ma monitoringu, to chociaż dobry po szkodzie, ale też no, jakby coraz więcej jakby jesteśmy obecni gdzieś tam w telewizji, w reklamach, rozdajemy darmowe litry paliwa, no więc przykuwa to uwagę, prawda, atakujących, a więc myślimy, że stąd się to zainteresowanie zwiększyło. I teraz tutaj miał być taki quiz. Wiecie, no, jak się siedzi po prostu na wykładzie, to można podnosić ręce, takie zagadki, no ale w online'owej wersji to możecie tylko komentować na czacie. Wojtek, coś tam? Właśnie zastanawiam się, czy uważasz, że z quizu jesteśmy w stanie jakiegoś zwycięzcę, kto pierwszy, ten lepszy, wyciągnąć, jak jest on zbudowany? No może być trudno. Nie wiem, jak... Okay, może być trudno, dobra. Ale jak ktoś da najśmieszniejszy komentarz, to... Dobra, najśmieszniejszy sposób... komentarz. Okej, w takim razie ty będziesz oceniającym, a my ze swojej strony, no nie ma wyboru, będziemy razem, będziemy w kapitule, dobra, razem dobra. Z Andrzejem nawet. To w takim razie... włączony mikrofon, jak usłyszymy śmiech, to... Tak, wiecie już, jakie są tutaj... wymagania. Natomiast ja powiem od siebie, bo tak zastanawialiśmy się, a bardzo chcieliśmy, bo nie rzucamy słów na wiatr jako Juk, razem z Circle K, myślę UBK i hawajska dla jednej osoby, więc ta osoba, która ten quiz wygra, to dostanie od nas UBK'a i właśnie hawajską, żeby nie obrażać niczyich uczuć religijnych, dowolną pizzę na pyszne.pl, tu się dogadamy, może być hawajska, ale nie musi. Więc właśnie mam nadzieję, że podgrzałem troszeczkę atmosferę i czekamy na quiz. Dobrze, i teraz tak, ten quiz jest zabawny, że wiecie, to już są takie rzeczy, o które musiałem się w firmie spytać, czy mogę pokazać, dlatego że chciałem pokazać tutaj metryki produkcyjne, no i oni powiedzieli, no wiesz, z tego to nic nie wynika tak naprawdę, natomiast, znaczy nic tajemniczego nie wynika, natomiast ja nadal starałem się jak najwięcej ukryć, a pokazać tylko to, co jest ważne, a ważna jest zmiana w ruchu, zmiana specyfiki ruchu, prawda? Więc to będziecie widzieli. Natomiast nie będziecie widzieli, jaki jest rząd wielkości na osi X, na osi Y, znaczy nie wiecie, jaka jest skala ruchu, nie wiecie, jakie są jednostki, to wyciąłem, czy to są opsy, czy jakieś delty, czy procenty, czy operacje per sekundę, czy operacje per minutę, czy per godzinę. Logi są z jednej instancji, odfiltrowałem, nie wiecie, ile instancji mamy, nie wiecie, jakie mamy algorytmy load balancingu, nie wiecie, też mamy, natomiast jeżeli chodzi o jakieś zagadki, to możecie zgadywać, jaki mamy algorytm, nie wiecie, jakie mamy rate limiting, dlatego, że ruch, który pokażę, już jest przycięty przez rate limiting, nie wiecie też w większości przypadków, kiedy ani w jakich godzinach się atak działo. W kilku przypadkach wiecie, w kilku nie. No i teraz quiz ma polegać na tym, żebyście podnosili ręce, czy taka specyfika ruchu, jak myślicie, czy to wygląda na atak, czy nie. To jest jakby, mamy jakiś regularny ruch, no i nagle spike do góry, długo coś się dzieje, bo to 24 godziny, a potem spike w dół. No więc to jest coś, co nasz alerting wzbudzało. Natomiast będziesz musiał teraz troszeczkę mówić właśnie, zanim dostaniesz odpowiedzi, więc mów dalej. Tak, ja nie powiem, jakie tam... Okej, dobra. Wiem. No niestety, mamy tutaj 30 sekund opóźnienia, więc tutaj żadnej takiej dynamicznej interakcji nie będzie. Ale zgadujcie. Tak, no to okazuje się, że taka specyfika ruchu powtarza się no, co tydzień. Zobaczcie. I to w bardzo podobnym wzorze. Teraz okazuje się, że
Nie, to nie było tak, czyli ma Reksiwiec pierwszy. 50% szans macie, prawda? To nie było tak. To był jeden z naszych klientów biznesowych, który zautomatyzował sobie. Okazuje się, że RPA to nie tylko, wiecie, taki kraj, ale też Robotic Process Automation, czyli po prostu klikacze takie po HTML-ach, prawda? Żeby sobie fakturę ściągnąć, to oni się co tydzień logują takim robotem, sobie klikają po UI, ściągają fakturę. To jest sposób, w jaki się zintegrowali. No i to wszystko przychodzi z jednego adresu IP. Co tydzień, regularnie, w całą niedzielę to idzie. I co ciekawe, robią to co tydzień, robią to automatem, a i tak mają kupę login faili, co nam wzbudza monitoring, prawda, i alerting. No więc poprosiliśmy ich uprzejmie, czy mogliby chociaż, jeżeli już muszą tak ciągnąć te faktury, to czy mogliby chociaż, wiecie, te hasła poprawić, żeby już te login faile nie leciały, prawda? Dalej, druga rzecz, drugi spike w ruchu. Wygląda tak, że no, regularny ruch jest, powiedzmy, wyzerowałem go do poziomu 0. No więc tutaj widzicie, że tak półtora raza większy ruch o 21. No i popatrzyliśmy, co się działo. Działo się to, że faktycznie ktoś wywołał post na login. Natomiast w polu e-mail zapomniał wpisać wartości. Tutaj jest jakiś taki placeholder, prawda, ze skryptu. A więc coś tutaj się CSV-ka nie zaczytała koledze. Natomiast kolega się zreflektował, no i potem wystartował na trochę większą skalę. I tutaj faktycznie pod requesty podstawiał się już e-mail. Więc to był taki jeden z na tamten czas większych ataków, gdzie mieliśmy 400 adresów IP, 16 tysięcy requestów. 16 tysięcy requestów do zalogowania, z czego 11 tysięcy na rate limiterze się zatrzymało. No więc 5 tysięcy maili sprawdził jedną próbą na konto, więc kupił jedną bazę credentiali. To wszystko trwało 5 minut, króciutko. No i jakby nie podaję tutaj, ile kont zostało złamanych, natomiast no nie są to duże liczby. Jak mówiłem, że tamten jest duży, no to teraz możemy sobie popatrzeć na ten. Tutaj ja to widzę ślimaka, który idzie w prawo. No i ten atak z kolei miał prawie 1000 adresów IP, czyli tak 3-4 razy więcej niż poprzedni, i miał 100 tysięcy requestów. Bardzo dużo. Z tych 100 tysięcy tylko 300 sztuk zatrzymało się na rate limiterze, czyli bardzo rozproszony atak. Więc na te 100 tysięcy maili, które próbował atakujący, trwało to 2 godziny, nadal tych kont złamanych nie jest dużo. No i tutaj nasz rekordzista, nad którym się głowiliśmy, bo jak wychodziliśmy z pracy, to on się zaczynał, jak przychodziliśmy drugi dzień, to on cały czas hulał w najlepsze. To był atak, który trwał 36 godzin. No i był no, naprawdę duży. Na tyle duży, że aż oś czasu narysowałem. I tak zaczynając od lewej, na górze macie tą samą metrykę, co wcześniej, czyli liczba, częstotliwość wywołań endpointu do logowania. Na dole różnymi krajami, tutaj skibany, mamy narysowane, różnymi kolorami mamy oznaczone kraje, które brały udział w ataku. Więc jak widzicie, one tutaj na jakimś poziomie się kręcą, nowe kraje przybywają. Więc jak atak się zaczynał, no to byliśmy atakowani tak na poziomie jakimś tam stałym. Potem pojawił się spike, jakiś ten kraj różowo-fioletowy zaczął trochę bardziej intensywnie nas wołać. No i o 12 mówimy, koniec. Wystarczy, bo dużo kont jest blokowanych. Dużo kont było łamanych, stosunkowo dużo. Więc stwierdziliśmy, że trzeba coś z tym zrobić. Zaczęliśmy blokować kraje, które najbardziej się udzielały. To była Tajlandia, Brazylia, Indonezja, Chiny, India. No i ten ruch spadł znacząco. Natomiast zwróćcie uwagę, że w ich miejsce pojawiły się nowe kraje. Więc ta sieć botnetów, wiecie, oni wiedzieli, oni się tego spodziewali, prawda? Chcieliśmy blokować te nowe kraje, które zaczęły wybuchać, no ale nadal nic. Zaczęliśmy blokować dalej, nadal pojawiały się kolejne, stwierdziliśmy, że to bez sensu. Zaczęliśmy gadać w międzyczasie z biznesem. Dostaliśmy zgodę na to, żeby zamienić blacklistę na whitelistę, czyli whitelistować tylko kraje, którym ufamy, z którego ruchu się spodziewamy. Więc dopiero po tym wymiar tego ataku faktycznie się obniżył do takiego poziomu no, w miarę normalnego, natomiast nadal atak szedł, bo z tych whitelistowanych krajów też byliśmy atakowani. No i skończył się dopiero tutaj atak. Dzięki temu, że whitelistowaliśmy, blacklistowaliśmy kraje, no skutki tego ataku
no, troszkę obniżyliśmy, prawda? Natomiast tutaj jest 5000 adresów IP, więc bardzo rozproszony atak i 2 miliony requestów. I to wszystko trwało 37 godzin. Co ciekawe, no, te wszystkie adresy mailowe, jakie były atakowane z duńskich domen. To znaczy, to były duńskie adresy mailowe. No i 1,5 miliona zaatakowanych maili przy populacji Danii 6 milionów, oznacza, że wiecie, 1/4 populacji Danii no, tego dnia była sprawdzana. I tutaj, jeżeli chodzi o rate limiting i o blokowanie ruchu, no to właśnie chodzi o to, że zautomatyzowaliśmy reguły. Mamy dwie reguły na load balancerze AWS-owym, taką na czas pokoju i taką na czas wojny. Reguła na czas wojny załącza się, kiedy jesteśmy w trakcie długiego ataku, czyli długiego, czyli trwa pół godziny czy godzinę. I wtedy włączamy listę z krajami whitelistowanymi, czyli dopuszczamy tylko ruch z naszych krajów, odcinamy cały inny. Natomiast jak atak się kończy, mamy tam Grafana, wywołuje webhooka, webhook wywołuje Lambdę, Lambda przestawia load balancer na tryb pokoju, gdzie cały ruch jest dopuszczony. Dopuszczony, ale nadal reguły rate limitingu są spoza zaufanych krajów, mamy trochę bardziej surowe reguły rate limitingu, z naszych zaufanych krajów mamy trochę delikatniejsze. I teraz tutaj mamy znowu kolorowe kraje. Jak widzicie, jeden kolor idzie do góry. Tu możecie obstawiać, co to jest. Pewnie nie zdążą spłynąć odpowiedzi, dopóki ja nie powiem, dlatego że za długo bym czekał. No ten fioletowy kraj to jest no, pojedynczy kraj faktycznie, który okazało się, że kampania marketingowa wystartowała. Wiecie, oni pusze, dostali SMS-y, maile, zaczęli klikać i się logować po prostu, prawda? Stąd zwiększony ruch po prostu z tego kraju. No, marketing był na tyle uprzejmy, że wiedział, że my się zmagamy z atakami i po prostu informował nas o takich akcjach. Więc to się spodziewaliśmy. I teraz jedna z ciekawszych rzeczy. Wyfiltrowałem tylko dwa kraje, żeby pokazać wam, one są dość reprezentatywne. Na górnym wykresie macie niepoprawne próby logowania z tych dwóch krajów. Widzicie też skalę, jaka to jest. Natomiast na dolnym wykresie są poprawne próby logowania z tych krajów. I teraz widzicie, że na górnym wykresie no jest faktycznie duży spike w ruchu, natomiast gdzieś tam jest przerwa. No i dokładnie w trakcie tej przerwy jest około 60 poprawnych zalogowań z tych samych krajów, dokładnie z tych samych. Potem poprawne logowania wygaszają i zaczynają się znowu fejle. No więc tutaj się zatrzymaliśmy na chwilę i zaczęliśmy patrzeć, o co tu chodzi. Okazuje się, że te 68 loginów w trakcie tej przerwy login faili no pochodziło z adresu mailowego, który no był jakby założony w jednym z takich krajów, no w Szwajcarii po prostu, nie? To nie będę się już krył. Gdzie tam, wiecie, bezpieczna domena, szyfrowane skrzynki i tak dalej, i tak dalej. I to konto zostało stworzone tuż przed atakiem. No więc wiemy, jaki to jest adres e-mail. Co więcej, rejestracja konta u nas wymaga potwierdzenia kodem SMS-owym no, numeru telefonu. No i ten użytkownik to zrobił. A więc potwierdził ten numer telefonu kodem SMS-owym. Wiemy, że ten numer telefonu należy do operatora wirtualnego. Wiemy, z jakiego kraju jest ten operator wirtualny i ten numer telefonu. Wiemy też, że ten kraj wymaga rejestracji prepaidów. Wiecie, kiedyś była taka ustawa antyterrorystyczna, żeby nie można sobie prepaidów kupować. No i w tym kraju prepaid jest przypisany do konkretnej osoby. No więc no de facto wiecie, no wiemy, kto to jest. Więc mamy do niego uchwyt w tej sytuacji. Teraz trochę o tym, w jaki sposób my się chronimy. Pokazałem wam, jak w jaki sposób wykrywamy ataki, teraz w jaki sposób się chronimy. I teraz tak, no, sposobów na ochronę jest wiele. No i jakby każdy pojedynczy z nich nie jest wystarczającą ochroną. Sam rate limiting nie pomoże. Sam 2FA nie pomoże, samo blacklistowanie adresów IP
też nie pomoże. Natomiast razem skombinowane, no wiecie, tutaj już jest trochę łatwiej, prawda? Bo skombinowane kilka słabych metod obrony daje nam bardzo dobry poziom, na tyle dobry, że teraz praktycznie ataki, które się zdarzają, no, nie raportują żadnych kont złamanych, prawda? No i teraz jakby tutaj było pytanie, czy jakieś rekomendacje jakiejś instytucji, czy organizacji standaryzujących. No tak, no właśnie ta nasza lista powstała na podstawie OWASP-ów, w jaki sposób blokować ataki brute force'owe, link jest na dole. No więc te wszystkie rzeczy musicie się zastanowić, czy w waszym przypadku ma sens. Dalej można sobie pogadać o odpowiedzialności. No bo wiecie, mówimy tutaj o security, a spotkamy się wśród deweloperów. No dlatego, że to jednak na deweloperach duża część tej odpowiedzialności spoczywa, prawda? To oni wiedzą, jak ten system wygląda, jak go monitorować, co obserwować, co jest podejrzane, a co nie jest podejrzane. Jak normalny użytkownik zachowuje, a jak się zachowuje użytkownik podejrzany. No jest też odpowiedzialność, wiadomo, na userach, prawda, zabezpieczenia swojego konta, natomiast no, nie możemy na tym polegać. Oni na pewno, oni dbają o swoje konta, nie chcą, żeby ich konto było złamane, nie robią tego celowo, ale to nie muszą być osoby, które są świadome tego, jakie są ryzyka. Dział security, no, warto dobrze współpracować, ale oni nic nie zrobią, jeżeli wy nie będziecie z nimi współpracować, jeżeli nie powiecie im, jakie wy widzicie potencjalne miejsca w systemie, gdzie może być luka, no to oni wam nie pomogą. Tak samo support, czy też monitoring, czy dział wiecie, jakiejś tam, którejś tam linii wsparcia, też oni będą oczywiście robić to, co tylko właśnie to, co im powiecie. Nie? Powiecie im, kiedy odciąć lub kiedy nie odcinać. Więc tutaj jakby to jest kwestia współpracy. No i w takich momentach widzicie, jaka jest kultura w firmie. Czy wszyscy ze sobą zaczynają współpracować w trakcie ataku, w stresującej sytuacji, czy zaczynają na siebie skakać. No ja miałem to szczęście, że w zasadzie to była modelowa tak naprawdę obsługa ataku. Wiadomo, każdy pytał, co się dzieje, jakie są statusy, ale czuło się, że wszyscy pracują w tym kierunku, żeby wiecie, że nie będziemy się teraz oskarżać i szukać winnego, po prostu trafił nam się atak, no i zróbmy teraz wszystko, co trzeba, żeby zminimalizować jego skutki. I teraz tak na koniec jeszcze, gdybym miał w jakiś sposób podsumować i być może dać wam wskazówki, no to po pierwsze, na endpointie do logowania nie róbcie za dużo, po prostu tam zalogujcie użytkownika. Michał tam sugerował, że a może nawet jak będziecie zwracać 200, to zwrócić błąd w body, nie? Żeby atakujący miał trudniej. To są jakieś sposoby, nie? Wiadomo, że to jako jedyna metoda zabezpieczenia nie pomoże, ale no może w waszym case'ie może ma sens. Uważajcie też na jakichś skutkach ubocznych na endpointie do logowania. Nie wysyłajcie tam SMS-ów. Wiecie, szczególnie na login failu, nie za dużo. No bo login faile się zdarzają. Jak widzieliście, mamy 1,5 miliona prób, no to większość z nich to jest login fail. Prawda? No i monitoring observability od dnia pierwszego i po prostu na każdym endpointie, który jest krytyczny. Szczególnie login endpoint, który jest punktem wejścia do wszystkich waszych operacji biznesowych później. Dobrze jest mieć mechanizm, żeby zabezpieczyć podejrzane konta użytkowników. I teraz no tak, ja tak mówię, bo mam flagę, która wymusza zmianę hasła. Natomiast na początku nie miałem takiej flagi, więc po prostu podmienialiśmy hasze użytkowników na jakieś randomowe hasze, tam gdzie wiedzieliśmy, że hasz jest złamany. No więc wiecie, no, czas wojny wymaga specyficznych rozwiązań, prawda? Tak prywatnie już teraz, jeżeli logujecie się na jakąś dziwną stronkę i macie tam zaloguj się z Googlem, to szczerze mówiąc zastanowiłbym się, czy przypadkiem nie lepiej jest zalogować się tam z Googlem, bo Google zabezpieczy wasze kredensiale, niż jakaś tam stronka, wiecie, zarejestruj się, dostaniesz darmowy escape room albo jakiś event, albo skok na bungee. No tutaj bym uważał, prawda? No i używajcie tu FA. Jeżeli nie chcecie wszędzie, to używajcie przynajmniej tam, gdzie na przykład na Gmailu, gdzie macie scentralizowane wszystkie wasze konta, gdzie wszystkie konta są podpięte, gdzie to jest e-mail do resetu hasła w banku, w Spotify'u, gdziekolwiek, gdzie płacicie pieniądze.
No i na koniec takie pytanie, żebyście sobie sami zadali, czy wy jesteście atakowani, a w zasadzie czy wy wiecie, czy jesteście atakowani, czy wy tego nie wiecie. Bo może jesteście, a może nie wiecie. Byłem na takim etapie. Dobra, i to wszystko z mojej strony. Teraz tak, no nie nadążałem czytać tego wszystkiego, co tu się pojawiało. Tak podejrzewałem, ja też widząc, że zmierzasz ku końcowi, stwierdziłem, że zostawię te pytania, więc ty możesz skończyć, ale nasi widzowie z tobą jeszcze nie skończyli. Będę leciał tak naprawdę po wszystkich pytaniach, które się pojawiły, jeżeli uważasz, że na któreś nie chcesz odpowiadać lub nie masz kompetencji lub właśnie nie wykraczają poza twoją wiedzę, to od razu mów, będziemy je usuwać. No i pytanie od Michała, który ci dzisiaj magluje bardzo, dotyczące takich zaleceń audytowych poszczególnych organizacji. Czy korzystaliście z tego, czy macie, bazujecie, jak rozumiem, czy wasze rozwiązania bazują gdzieś na tych wytycznych? Tak, no tutaj jakby, wiecie, te standardy na przykład wymuszania haseł, no to każda korporacja ma jakiś standard security, jakie powinny być, i one są bazowane na tych rekomendacjach po prostu z organizacji, prawda? No my tutaj dużo się posilaliśmy o WASP-em, jeżeli chodzi o tą konkretną analizę, czy jak pokazywałem, tą tabelkę, no to ona jest w dużej mierze wzięta z OWASP-a, prawda? Oni mają po prostu rekomendacje, co zrobić, jeżeli macie brute force'y. Doświadczycie brute force'ów, no to jakie są sposoby zapobiegania i sobie wybierzcie, co dla was pasuje. Więc my wybraliśmy sporo z tamtego. Znaczy sporą część już mieliśmy, dobraliśmy kilka. Więc tak, posiłamy się. Kolejne pytanie od Michała. Czy spowolniliście liczenie haszy z haseł? Celowo? Celowo tego nie używamy. Tutaj używamy skrypta do haseł, więc tak mamy, wiecie, no dosyć silnie. Skrypta z dosyć mocnymi parametrami. No nadal liczenie hasza trochę trwa, ale to nie jest coś, co jakby tutaj miałoby powstrzymać atakującego też. No też może to jest strzał w kolano, może nie, ale mamy taki zabieg optymalizacyjny, że jeżeli mamy dużo prób logowania, to wyliczanie hasza przekierowujemy na lambdę. Wtedy lambdy zaczynają się wzbudzać. Więc to było mierzone pod to, że jak będziemy, wiecie, będziemy mieli kampanię marketingową i wszyscy będą chcieli się logować, to chcielibyśmy ich logować szybko. Okazało się, że to sprawdza się w momencie ataku, wtedy odpalają się te lambdy. I hasze są liczone poza naszą instancją, poza naszą EC2. No i służą jakby atakującym tak naprawdę, nie? No ale w dużej mierze też nie blokują regularnych użytkowników, jakby użytkownicy nie odczuwają spadku wydajności na endpointie do logowania, dlatego że to jest rozproszone na lambdy. Właśnie jest pytanie, które być może, tak jak wspomniałem, możesz nie czuć się kompetentny, bo wydaje mi się, że wykracza trochę poza twój zakres, ale może się mylę. Czy są jakieś możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności atakujących z tych odległych części świata? Zakładam, że chodziło o jakieś Wietnamy czy kraje dalekiej Azji, o których wspominałeś. No tutaj tak, no to tą osobę, znaczy osoby, które znaleźliśmy, raczej są z tych naszych krajów, w których mamy zasięg jakiś tam sprawczy. Natomiast no, ataki pochodzą z Chin, z adresów IP chińskich, natomiast to nie są Chińczycy, nie? To są, jak podejrzewamy, to są osoby, które są tutaj bardziej bliższe nam. To nie są do końca Chiny. To nie jest tak, że musimy skazywać Chińczyków, nie? Natomiast jest to utrudnione, dlatego że botnety jakby chronią swoich klientów, więc trudno jest dobrać się do tego, kto kupił ten botnet. Wspominałeś też o tym, że gdzieś tam flagujecie hasła, które te hasze wyciekły. Michał zaproponował kronowego joba, ale ogólnie czy sprawdzacie właśnie swoje hasła względem jakiejś takiej bazy danych jak Have I Been Pwned? No tak, tutaj wiecie, to jest tak, że musielibyśmy hasło użytkownika wysłać na requestie do Have I Been Pwned, żeby sprawdzić, czy ono było pwned, prawda? No więc tego nie robimy, dlatego w momencie, kiedy my skanowaliśmy te najpopularniejsze hasła, zaciągnęliśmy sobie te pliki tekstowe po prostu do swojego systemu i mieliśmy to lokalnie, nie wysyłaliśmy haseł użytkowników do internetu. To może pytanie dla potencjalnego pracownika Circle K, czy śledzenie incydentów to oddzielny zespół, czy jest robione w ramach developmentu, czy przez deweloperów?
No to jest tak, że no, mamy zespoły, powiedziałbym, cross-kompetencyjne, prawda? No więc jakby deweloperów, czy takie rzeczy DevOpsowe, czy utrzymaniowe, czy monitoringu, no to jest w jednym zespole, bym powiedział. Natomiast samo security jest na zasadzie raczej konsultanta u nas, bardzo oddanego i bardzo naprawdę dużą rolę tutaj miał. Natomiast śledzenie incydentów już jest po ich stronie. No to komunikacja z użytkownikami, jakby obsługa tego incydentu, decydowanie, czy to, co zaraportowaliśmy, jest krytyczne, czy nie, czy to zgłaszać do GDPR, to już nie my. No my jakby zajmujemy się tą techniczną sprawą. Czyli w skrócie tak naprawdę teraz odpalamy skrypt, on nam wypluwa, ile kont zostało złamanych, no i to jest nasz raport, prawda? Zautomatyzowaliśmy to. Pytanie do Marcina chyba o twoją opinię, czy uważasz, że mocna obsługa ataków wpłynęło to, że deweloperzy są zdalnie, pracują zdalnie? No tutaj akurat to wszystko się zaczęło, jak jeszcze było, wiecie, kiedyś jeszcze było tak, że nie, normalnie. I to wtedy takie się zaczęło, więc my już wtedy większość narzędzi mieliśmy wypracowanych. Więc tutaj no, zdalnie przeszliśmy po prostu już z gotowymi rozwiązaniami. Znaczy no, ale pamiętam, że no wtedy siedzieliśmy przy biurkach, a w zasadzie łaziliśmy po tym biurze i cały czas gadaliśmy tylko o tym przez 3 dni, prawda? Więc na pewno w dzisiejszych czasach siedzielibyśmy po prostu cały dzień na kolu i, no i, no i kminili. Pytanie od maglującego ci dzisiaj Michała. Czy mówiłeś o atakach zdalnych na Hasłale, czy przepracowywaliście obronę przy ataku lokalnym? Z wewnętrznej sieci? Nie rozróżniamy tutaj, czy to jest sieć wewnętrzna, czy zewnętrzna. Jeżeli to byłby adres IP, który próbuje nas skanować z wewnątrz sieci, byłby tak samo wyliczony przez nasz monitoring, jak adres zdalny. Natomiast tutaj mówię o adresie IP. Jeżeli mówisz o ataku lokalnym, to znaczy być może coś wdarło się na naszą EC2, czy na bazę danych, no to już są zupełnie innego rodzaju zabezpieczenia. I to wszystko, o czym mówię, tyczy się adresu wywołania po prostu endpointu do logowania. Tak jak jednak mówiłeś w prezentacji, czyli punkt logowania. Pytanie od Łukasza, czy mieliście sytuację, że jakiś proces biznesowy z two-factor authentication został złamany? No nie. Tutaj powiem szczerze, że no 2FA jest, wydaje mi się, że najlepszym zabezpieczeniem. I tutaj 2FA, jak mówiłem, mamy SMS-y, kody SMS-owe. Można je podsłuchać, to nie jest najlepsza metoda 2FA-owa, natomiast jest good enough. To jest wystarczająca, wymaga, to już naprawdę atakujący wtedy musi się postarać o duplikat SIM-a, czy o dostęp do telefonu użytkownika, wiecie, to już musi, czy zainstalować aplikację na jego telefonie. A to już musi być bardzo stargetowany atak. Więc to TFA jest dość dobrym zabezpieczeniem. Tutaj Michał jeszcze wspomniał a propos tego ataku lokalnego, że uszczegóławia, że ktoś wykrada bazę danych i ją analizuje. No to te są, wiecie, rzeczy typu no, imię, nazwisko przeczyta, natomiast no, czy hasło, czy dane są. Po pierwsze, baza danych jest zaszyfrowana w całości, po drugie, kolumna z hasłami, no wiecie, nie plain text, więc no, jak wycieknie baza i uda mu się ją odszyfrować, no to ją ma. Natomiast no, to już jest inny rodzaj ataku. I jeszcze ostatnie pytanie, najnowsze pytanie, czy macie metrykę, ilu użytkowników używa tego feature'a? No mam tą... nie mamy takiej metryki. Tego nie mierzymy, nie sprawdzałem w internecie też. Dziś odpowiedź. Dobrze, jeżeli się będą jeszcze jakieś pytania pojawiały, to tak jak mówiłeś, mamy kilkunastosekundowe opóźnienie, więc może jeszcze jakieś spłynie. A my natomiast musimy skonkludować ten konkurs quiz, o którym mówiłeś. Jeżeli wspomniałeś, że Marek Siwiec był pierwszy, jeżeli cię rozśmieszył najbardziej, bo rozumiem, taka była kategoria, to oczywiście jak najbardziej, musisz tylko mi potwierdzić, bo ja nie będę tutaj brał całej odpowiedzialności na siebie, podzielmy się nią, ale jeżeli mówisz... Z tego, co pamiętam, to w quizie Marek po prostu pierwszy zgadł, że nie. No ja słyszałem, że się z tego śmiałeś, któryś z nas nie śmiał się kiedyś ze zwykłego nie, nie ma problemu. Konkurs był luźny, ale nagrody są jak najbardziej prawdziwe, więc
Marku, proszę, Marek Siwiec, mam nadzieję, że jesteś, może napiszemy chociaż momencik. Napisz proszę do nas na maila, a my już postaramy się o nagrodę dla ciebie, tak jak wspominałem, klucz YubiKey i pizza hawajska z gwiazdką, czyli opcjonalnie do wyboru będzie dla ciebie czekała. Dobrze, to jest w takim razie to załatwione. Ja zaraz zobaczę, czy jeszcze jakiś komentarz wpadł. Marek powiedział, że jest, bardzo się cieszymy, więc napisz proszę na tego maila, którego wysłałem. Więc podsumowując, ja wysyłam linka do ankiety. Bardzo was prosimy, żebyście tę ankietę wypełnili. Tam są pytania skierowane jakby o to ogólne wrażenia z takich technicznej strony nasze wdżugowe, ale pytania również o prezentację Jacka. My te wyniki tej ankiety Jackowi prześlemy. On na pewno bardzo się ucieszy z każdego feedbacku. To jest coś, co dla prelegentów jest bardzo istotne, żeby wiedzieli, co było okej, a nad czym muszą jeszcze popracować, więc bardzo wszystkich prosimy, żebyście tę ankietę wypełnili. No i cóż, wydaje mi się, że kolejne pytania nie spływają, więc Jacku, bardzo ci dziękuję, że byłeś dzisiaj wieczorem z nami. Widzę, że Andrzej jeszcze jest, aczkolwiek wydaje mi się, że mu wspominał, że już nie chce się pojawiać. Niemniej jednak bardzo dziękuję również jemu za to, że dzisiaj z nami był i bardzo dziękuję wam wszystkim za to, że byliście z nami dzisiaj. Link pozostaje ten sam na YouTubie, więc to nagranie będzie dostępne zaraz po tym, jak zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie, będziecie mogli sobie wrócić. Cóż mogę powiedzieć tylko Jacku, jeżeli chciałbyś powiedzieć, gdzie można cię opcjonalnie złapać, jeżeli masz jakieś takie miejsca oprócz tych, czyli mailowych i twitterowych, które widzę są tutaj podane, to będzie moje strony wszystko. Pewnie LinkedIna będę jeszcze obserwował, więc zachęcam. Super. No i w firmie. Właśnie, przypominam, na samym początku na czacie znajdziecie link do oferty pracy, więc Circle K, więc klikajcie i być może zobaczycie się, gdyż ja osobiście tam nie pracuję, więc zobaczycie się przynajmniej z Jackiem. No i cóż, dziękujemy wam bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia następnym razem, jeśli mnie pamięć nie myli, już za 2 tygodnie na kolejnym naszym dżugowym spotkaniu. Jacku, jeszcze raz serdecznie dziękuję i dobranoc wszystkim. Dzięki, trzymajcie się.